Dzień dobry, czas na magazyn Gliwicki Przegląd Sportowy. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy drużyny Politechniki Śląskiej, które w znakomitym stylu i po pełnych emocji pojedynkach pokonały swoich ligowych przeciwników. Ponadto dowiemy się, z jakim skutkiem zaprezentowały się gliwickie drużyny na futsalowych parkietach. Na moment zajrzymy też do słonecznej i ciepłej Hiszpanii, gdzie do decydujących meczów Ekstraklasy szykują się piłkarze Piasta. Radek Nosal, zapraszam. Nasz program rozpoczynamy od wizyty w hali Politechniki Śląskiej, gdzie w sobotę siatkarki AZS-u podejmowały lidera Wisły Warszawa. Akademiczki tego dnia były znakomicie dysponowane. Po ogromnie emocjonującym pojedynku pokonały drużynę gości 3-2. Podopieczne trenera Krzysztofa Czapi miały w tym spotkaniu długie fragmenty wyraźnej dominacji i nawet te dwa przegrane sety sprawiały wrażenie przegranych pechowo. Zwycięstwo jest bardzo ważne dla układu tabeli. Gliwiczanki wskoczyły bowiem z 10 na 8 pozycję w ligowej klasyfikacji. Basia, wspaniały, świetny, fantastyczny, tak dobrego meczu w waszym wykonaniu. No jeszcze w tym sezonie nie widziałem. Jak ty go oceniasz? Jak to wyglądało z waszej perspektywy? 6 porażek z rzędu do tej pory i mecz z liderem na przełamanie. Rewelacja. Ja jeszcze nie wierzę w to, co się stało w ogóle. Pewnie to dojdzie dopiero może w poniedziałek, jak będziemy rozmawiać o tym na spokojnie. Jedyne, co sobie założyliśmy na ten mecz, że musimy wrócić jako drużyna, jako team. Myślę, że to się dzisiaj udało. Na pewno byłyśmy bardzo zmotywowane przed tym spotkaniem, bardzo nam zależało na zwycięstwie. Jest to silny zespół poukładany, ale ostatnio nasza praca na treningach oraz atmosfera w zespole jest naprawdę fajna. Myślę, że wszystkie jakieś tam drobne uwagi wzięłyśmy do siebie, do serca i będzie tylko lepiej. Jesteśmy naprawdę fajnym zespołem i uważam, że zagrałyśmy dzisiaj bardzo zespołowo, naprawdę bardzo zespołowo. Rzeczywiście zagraliśmy cały mecz bardzo ładnie, bo bardzo ładnie graliśmy również z Łodzią, z Toruniem, ale to były tylko sety ładne. Natomiast tutaj wytrzymały dziewczyny do samego końca. Oczywiście troszeczkę pewne zmiany w składzie. Grała właśnie Sikora na swojej pozycji przyjęcia, które kiedyś grała w drugiej lidze. I tu się sprawdziła na przyjęciu, w związku z czym może mniej w ataku, ale na przyjęciu była no, fantastyczna. Natomiast w ataku była fantastyczna Susek Basia. Ale wszystkie dziewczyny, bo jakbyście popatrzyli również na libero, czy popatrzyliśmy na libero, pięknie grała. Każda z nich, Krzychowska, świetnie grała, więc tu nie było słabych. Na środku i Jurkowicz blokiem pięknie, to samo Sowisz i w ataku i bloku. Praktycznie niczego nie brakowało w tym spotkaniu. Brakowało może tylko w pierwszym i czwartym secie trochę koncentracji, ale niczego wam praktycznie nie brakowało. Jak to osiągnęłyście, jak to wypracowałyście po serii 6 porażek z rzędu, przypomnę? Mocno się motywowałyśmy i bardzo się koncentrowałyśmy, każda wzajemnie. Jeżeli jedna akcja nie wyszła, wspierałyśmy tą, która gdzieś tam miała chwilę załamania i później już było ok. Musiałyśmy wrócić na dobre tory, tak jak pan powiedział, 6 porażek z rzędu. Odbiłyśmy się od dna w końcu. Przez cały tydzień dosyć dużo uwagi skupiliśmy i na przyjęciu, i w takich sytuacyjnych piłkach ze zgraniem między sobą. I bardzo fajny duch był w zespole, to było wyczuwalne. Ja myślę, że właśnie tym duchem wygrałyśmy ten mecz i cieszyłabym się bardzo, gdyby tak było w kolejnych spotkaniach. Bardzo trudno się gra przeciwko Warszawie. To są wszystko dziewczyny, które gdzieś tam po Orleniga się obijały i Orlenidze. I w związku z czym to są dziewczyny, które dużo potrafią. Wygrana z nimi, oczywiście to jest duża satysfakcja, bo 2 punkty zdobyte oczywiście przydadzą się, jakby nie było. Natomiast przede wszystkim nam zależy na tym, żeby teraz te mecze, które nadchodzą, wygrywać, to znaczy z Mysłowicami, z Murowaną Gośliną, to są z Węgrowym, to są te zespoły, które mniej więcej odpowiadają naszemu poziomowi, w związku z czym tam musimy szukać punktów, żeby w tabeli być wyżej do playoffów. A jak ocenić spotkanie w swoim wykonaniu? No, rywalki nie miały dzisiaj na ciebie żadnego sposobu, a tiebreak rozstrzygnęłaś, no nie chcę powiedzieć, że w pojedynkę, bo to wiadomo, praca zespołowa, ale naprawdę byłaś wyróżniającą się dzisiaj zawodniczką, w mojej opinii. A dziękuję bardzo. No jeszcze nie wiem, no dobrze mi się grało. Ja co chwilę gram na innej pozycji, raz na przyjęciu, raz na ataku. Zespół bardzo mi pomógł dzisiaj, także jestem im za to ogromnie wdzięczna. Ten mecz był wyjątkowy pod wieloma względami. Tak reagująca i żywiołowa o publiczności jeszcze nie widziałem. Pomagało wam to? Oczywiście, publiczność zawsze jest 7 zawodnikiem czy 8 na boisku, a więc na pewno pomagało. Dziękuję wszystkim bardzo za doping. Yeah!
jesteście dzisiaj mistrzami. Wydawało się, że siatkarki wyczerpały limit emocji na ten weekend, okazało się, że absolutnie nic z tego. W drugiej lidze koszykarze, również reprezentujący Politechnikę, zafundowali kibicom istny horror w starciu z Mosirem Cieszyn i również ze szczęśliwym zakończeniem. Zanim przedstawię Państwu, w jakich to się stało okolicznościach, widzów o troszkę słabszych nerwach proszę na moment o opuszczenie pomieszczenia z telewizorem. Drugoligowe starcie czwartego w tabeli AZS-u Gliwice z koszykarzami Mosiru Cieszyn od początku zapowiadało się na niezwykle emocjonujące spotkanie. Nikt jednak nie mógł się spodziewać, że rozstrzygnie się ono dopiero w ostatniej sekundzie dogrywki. Walka wyglądała kosz za kosz i żadna z drużyn nie mogła osiągnąć jakiejś znaczącej przewagi. Wiedzieliśmy, jak wyglądał mecz na wyjeździe i tak wszystko sprowadzało się do tego, że tak to się skończy. Oczywiście sami gdzieś tam swoimi błędami doprowadziliśmy do takiej nerwowej końcówki. Gdybyśmy może trochę lepiej realizowali założenia taktyczne, by takiej nerwowej końcówki nie było. No ale jak widać, szczęście, nie powiem już po raz który, nam sprzyja i mówi się, że szczęścia sprzyja lepszym, ale i gdzieś tam w końcówce rzeczywiście znowu nam się udało, pomimo tego, że już gdzieś tam wiara widać było w niektórych uciekała wśród kibiców, już widać było jakieś, nie było tego entuzjazmu, no ale znowu jeden, drugi szalony rzut i agresywna obrona w końcówce spowodowała to, że udało się doprowadzić do dogrywki. No a w dogrywce też już wydawało się, że przegramy ten mecz. Kolejny zryw nasz, kolejna dobra, super zespołowa obrona spowodowała to, że mogliśmy się cieszyć z wygranej. Teraz na chłodno można już sobie powiedzieć, że no nie bywała końcówka. W 14 sekund było 5 punktami dla przeciwnika i to przeciwnik miał piłkę. Potrafiliśmy krok po kroku doprowadzić do dogrywki, której to no, rzutem z połowy Krzyśka kończymy mecz zwycięzcą 3 punktami. Niesamowite. Czy dogrywka to wasza ulubiona część meczu? No nie jest to ulubiona część meczu, zwłaszcza dla mnie, bo no jest to dodatkowy stres, emocje i na pewno nikt przed meczem nie zakładał, że będziemy kończyć dogrywką. Natomiast no jak się okazuje, w tym sezonie już to jest 4. dogrywka i 4. zakończona naszym zwycięstwem. Najwyraźniej to robimy skoro jest tylko pozytywne rozwiązanie i jest zwycięstwo, to jak najbardziej. Możemy grać w każdym meczu na dogrywkę. Czy w drugiej lidze koszykówki mężczyzn często zdarzają się takie mecze z takimi emocjami do samego końca? Znaczy, nasza grupa jest dosyć specyficzna. Każdy praktycznie może wygrać z każdym, oprócz tam może 2 ostatnich zespołów. My wygraliśmy z Polonią, która obecnie jest na 2. miejscu. Przegraliśmy też z Zagłębiem, z niżej notowanymi drużynami, które są niżej w tabeli. Także jeżeli ktoś się bawi w typowania przed meczem, przed kolejką, to naprawdę jeżeli trafi wszystkie mecze, to pełen podziwu jestem. W zespole gości dobrą partię rozegrali znakomicie znani w Gliwicach Łukasz Ochodek i Tomasz Czajkowski, którzy kilka lat temu reprezentowali barwy Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki. Ochodek miał 17 punktów, a Czajkowski 15 zbiórek. Mierzący 2 metry i 6 cm zawodnik tym razem nie zdominował jednak tablic. Piotr Krupa z AZS-u po niezwykle udanym meczu zaliczył double-double z 19 punktami i 19 zbiórkami na koncie. Tutaj zdecydowanie na korzyść Piotrka Krupy ilość zbiórek, no gdzie to są zawodnicy o podobnych parametrach i te zbiórki dla nich są czymś, czym oni się zajmują w każdym meczu. W pewnym sensie udało się nam doprowadzić do sytuacji, w której ani Czajkowski, ani Ochodek nie zrobili nam takiej krzywdy, jaka by powodowała, że przegrywamy mecz.
Dzięki sobotniemu zwycięstwu koszykarze AZS-u Gliwice umocnili się na czwartym miejscu w tabeli grupy C drugiej ligi koszykarzy. Wciąż jednak tracą 4 punkty do liderującego AGH Kraków, które wygrało w tym tygodniu z Polonią Bytom. Na specjalne wyróżnienie to nigdy się nie decyduje, natomiast no w tym meczu cała drużyna zapracowała na to, żeby mieć wynik, natomiast te akcje, które zakończyły się, czy Krzyśka Wąsowicza rzutem z połowy, celna trójka, czy w pewnym momencie Maciek Wąsowicz, który wziął na siebie ciężar zdobywania punktów, ale mimo wszystko wielką, ogromną pracę wykonał tutaj Daniel Pełka, który no, w obronie i swoimi rzutami doprowadził do dogrywki. GAF Omega, podobnie jak nasze siatkarki, podejmowała w ten weekend lidera i również tanio skóry nie sprzedała. W 14 kolejce naprzeciw stanęła drużyna Gatty Active z Duńska Wola. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-3, a bramki dla biało-niebieskich strzelali Michał Grecz, Tomasz Lutecki oraz João Baptista. NBIT w zgoła odmiennych nastrojach. Po bardzo dobrej pierwszej rundzie teraz zawodzi. W Toruniu z miejscowym FC Gliwiczanie ponieśli porażkę 2-6. W tabeli GAF zbliża się do NBIT-u. 19 punktów na koncie ekipy z Jasnej, z czego już 7 zdobytych od początku 2016 roku. 21 oczek po stronie NBIT-u z jednym tegorocznym punktem. Na niekorzyść pomarańczowo-srebrnych przemawia dodatkowo fakt, że mają oni jeden mecz rozegrany więcej. Piłkarze Piasta Gliwice przebywają obecnie na obozie przygotowawczym w hiszpańskim Alicante. Rozegrali już 3 mecze kontrolne, z których wygrali tylko w jednym, z Benidormem 4-1. W stosunku 1-2 przegrywali z norweskim Stromgodstedt oraz Dinamem Zagrzeb z Chorwacji. Dla niebiesko-czerwonych to decydujące momenty, by wyszlifować optymalną formę przed najważniejszymi meczami sezonu. Jakie nastawienie towarzyszy Mateuszowi Makowi oraz Marcinowi Pietrowskiemu? Posłuchajmy. No stoimy przed mega, mega okazją, aby każdy sobie spełnić swoje marzenie i mieć medal na szyi lub coś więcej. Wiadomo, no nie będzie łatwo, bo każdy mecz w Ekstraklasie jest ciężki. Wydaje mi się, że ta runda może być naprawdę obiecująca, jednak ja tutaj też z chłopakami rozmawiamy, to tonuje emocje, bo nie możemy myśleć o tym właśnie, w jakiej sytuacji jesteśmy, nie możemy myśleć o tym, co możemy zdobyć, tylko skupmy się na tym, na robocie, która jest teraz, skupmy się na każdym następnym meczu. Mimo to, że jesteśmy liderem i wymaga się nas dużo, dużo, dużo więcej niż od zespołu, który jest na miejscu 12-13. Chcemy dać z kibicom ładną piłkę, ale wyniki tutaj są najważniejsze. Do zobaczenia w Gliwicach. Oglądali Państwo program Gliwicki Przegląd Sportowy. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam ponownie. Do widzenia. Radek Nosal, Telewizja Imperium.